w miłości i małżeństwie, astrologia odgrywa niebagatelną rolę. Znaki Zodiaku mogą rzeczywiście wpłynąć na charakter i osobowość każdego z nas. Istnieją jednak trzy znaki Zodiaku, które często uważane są za najtrudniejsze partnerki życiowe. Dlaczego tak jest? Czy naprawdę te znaki Zodiaku to najgorsze żony? Zobacz, czy Twoja druga połówka znajduje się na naszej liście. Koziorożce to jedne z najtrudniejszych znaków Zodiaku, którym ciężko zaimponować w miłości i życiu. Są z natury pogardliwe, wybredne i skupione na osiąganiu własnych celów. Niedopasowanie priorytetów w związku małżeńskim z koziorożcem może być naprawdę ciężkie do przetrawienia. Kompromis, wzajemny szacunek i znalezienie sposobów na docenienie swoich mocnych stron są niezbędne dla udanego małżeństwa z koziorożcem. Zobacz też, te trzy znaki Zodiaku najczęściej się rozwodzą, czy jesteś jednym z nich. Lew, a raczej lwica chce być zawsze na pierwszym miejscu. Chce dominować i być w centrum uwagi, niezależnie czy komuś się to podoba, czy nie. Małżeństwo z lwem wymaga umiejętności stawiania własnych potrzeb niżej w hierarchii, a nie każdemu to pasuje. Jednak, jeśli jesteś gotowy dostarczyć im tę uwagę, mogą być bardzo oddanymi i lojalnymi żonami. Kobiety z podznaku lwa chcą po prostu, żeby wszyscy je podziwiali, a jeśli zranią małżonka to szybko znajdą drogę z powrotem do jego serca. I tak w kółko. Osoby z podznaku raka są emocjonalne i wrażliwe. Na początku wydaje się to być urocze, lecz z czasem chwiejność emocjonalna i przewrażliwienie może wyprowadzać z równowagi. Choć wcale tak nie musi być, to rak w małżeństwie poczuje się niepewnie. A to prosta droga do zazdrości i nabierania podejrzeń względem małżonka. Jeśli jesteś gotów zaakceptować ich zmienność, mogą być interesującymi partnerkami. Wypełnienie luki pomiędzy ich różnymi potrzebami emocjonalnymi wymaga znacznego wysiłku i kompromisu od obojga partnerów. Wszystkie znaki Zodiaku mają swoje zalety i wady, a to, czy będą najlepszymi żonami, zależy od indywidualnej chemii i kompatybilności z partnerem. Ważne jest. Aby zrozumieć i akceptować swojego partnera oraz pracować nad relacją. Zobacz też.